Dziękuję tutaj wszystkim wspierającym za wspieranie. O, witajcie młodzieży. Miło was mi tu gościć w tych skromnych progach. No, no, podejdźcie trochę bliżej, nie bójcie się mnie. No, dobra, siadajcie. Opowiem wam tutaj dzisiaj historię. Jest to piękna historia o tym, jak poznałem mojego cudownego pieska. Piękne czasy. Ale nie ma nic za darmo. Następną historię, jakbyście chcieli, to musicie 200 lajków dobić. I opowiem wam, jak posiadłem tą oto piękną posiadłość. No więc zaczynajmy historię. Więc było to pewnego dnia. Jak zwykle sobie siedziałem na ganku. I wtedy coś mnie tchnęło. Poczułem, że jestem już stary. I przypomniałem sobie stare czasy, jak miałem mojego wiernego druha. I właśnie wtedy postanowiłem, że znajdę nowego psa. Wybrałem się więc w tą paskudną okolicę. Atakowały mnie jakieś przebrzydłe komary. I wtedy coś usłyszałem. Ujrzałem pięknego pieska, niesamowity był. Ta sierść taka gładka, no ja nie mogę. Nic by nie zostało tej sierści na kanapie, idealny był po prostu. No po prostu musiałem takiego mieć. Więc podchodzę do niego trochę bliżej. A ten rzuca się na mnie i widocznie mnie polubił, no. Ja również go przytulam, turlamy się tak chwilę. Aż po chwili słyszę jakiś ryk. Ach. Mój zwierz wtedy odskoczył, przestraszył się chyba. Ja czekam na to coś, przygotowany. Potem patrzę. Był to największy pies, jakiego ja w mym życiu widział. Ja nie mogę. Ale ten już nie był tak przyjaźnie nastawiony. Jakoś na mnie warknął, dziwny był. I ja mu mówię, czy ty nie wiesz, że tutaj na starszych się nie ryczy? A ten rzuca się na mnie, jakiś niewychowany. Wtedy ten mniejszy piesek skoczył mi na pomoc, uderzył go z ogona i uciekł. Aj, dobry pies. Wtedy oto właśnie poznałem mojego wiernego druha Azora. O, możesz go pogłaskać. Nie chcesz? Ach, no trudno, dobra. Może innym razem.